Poniedziałek 4 marca, króciutko, bo jadę już do pracy, ale chciałam powiedzieć mały komunikat. Zaczyna kwitnąć silla, czyli cebulica. Strasznie się z tego cieszę, bo moje ulubione kwiaty to są niebieskie i żółte, zwłaszcza takie wiosenne. I bardzo lubię, zwłaszcza kiedy gdzieś kwitną łany cebulicy. U mnie nie ma miejsca na łany, więc są przynajmniej takie miejsca. I tu właśnie bardzo mnie to cieszy. Chcę się ponapawać tą radością. I to jest właśnie takie fajne wiosenne połączenie, że tu niebieskie kwiaty, a oprócz tego te co czas jeszcze kwitną żółte, czyli wciąż jeszcze ten jaśminnego kwiatowy, tak samo forsycja. No właśnie. Też z krótkich zmian to wsadziłam bratki, już pokazywałam na shortsach, ale naprawdę udało mi się. I jeszcze wszędzie wybijają oczywiście mega cebule. Oj, zaczęłam sprzątać. Tak jak mówiłam, robię po kawałku, bo nie mam czasu na więcej. Zrobiłam ostatnio tutaj taki trójkącik. Przycięłam winorośle. Też te różne róże, które przemarzły. Będę dokładnie mówić o której, gdzie. Między innymi najbardziej przemarzła Morning Sun. Bardzo spektakularna róża. O, tu widzę, że jeszcze można by dociąć. Nie wiem, czy coś z niej będzie, bo bardzo przemarzła. Chyba najbardziej z wszystkich róż właśnie przemarzła ta róża. Pozostałe będę mówić oddzielnie. I ostatnia rzecz. Tu też zresztą będzie kwitła scylla, nawet dwie. Tu jest zakończona akcja jarząb, miejsce po jarząbie i zastanawiam się, co tutaj, no bo z tyłu przypominam, jest mój ulubiony powojnik, czyli klematis Stefan Franczak, który kwitnie maj-czerwiec. Może trochę za mocno go przycięłam. Trochę się martwię, zobaczymy. Natomiast tutaj się zastanawiam, o, pierwsze kwiaty wawrzynka, to witamy też i wawrzynek. Poniedziałek, wawrzynek, wilczydełko. Wiosenny, właściwie taki krzew, drzewko, krzew, który rośnie na glebach zasadowych. U mnie tutaj na kamyczkach się już trzeci, czwarty sezon. Bardzo pewnie mam nadzieję, że sprawdzi. Zawsze mi pięknie kwitnie na wiosnę. I tutaj pytanie, co wsadzić po tym jarząbie. Tak odejdę do tyłu, bo w tle będzie, przypominam, Stefan kwitnący na fioletowo. I zastanawiam się, czy nie wsadzić tam ze szpitalika jednego z tych trochę chorych rododendronów. Nie wiem do końca, czy coś z nich będzie, ale na pewno w donicy trudno, żeby były na zawsze. Czy też jednak, jakie to one są, tu jest Germania, ona wygląda trochę gorzej i trochę lepiej wygląda Dotella. Germania ma różowy kolor, a Dotella ma taki ciemny purpurowy. No zastanawiam się, czy jednak nie wsadzić tam też te hortensji, czy też lub. No i tyle, polecę już do innych zajęć, także na koniec jeszcze raz scylla. I takie to są nowości dzisiaj w poniedziałek. Dobrego dnia.